Orkiestra Symfoniczna nigdy nie uzyskała ustalonego składu. Jej konfiguracja i liczebność podlega stałym przemianom, ale istnieje standard około 100 muzyków, który wystarcza do wykonywania większości symfonicznego repertuaru. Nasz dzisiejszy dyrygent Michał Kurzeja opowie Państwu, jak rozszerzyć aplikację opartą na symfony. I jak wykorzystać mechanizmy tego frameworka do projektowania rozszerzalnych aplikacji? Michał wie, co mówi. Ten orędownik software craftmanship z Accesto nieustannie walczy z kodem słabej jakości. Czyżby było go aż tak dużo? Jak to jest, Michale? Cześć. Czy tego kodu złej jakości jest aż tak dużo, to zaraz Wam powiem, za, dosłownie za sekundkę. Całe wprowadzenie było, co mogę więcej powiedzieć. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o tym, jak rozszerzać symfony. Zanim Wam o tym powiem, to trochę takiego kontekstu o mnie, bo to będzie miało wpływ na to, jak ja patrzę na, na symfony i rozszerzanie symfony. Ja od 13 lat pracuję w tej samej firmie. I od wielu, wielu lat pracuję w tych samych projektach, albo projektach, które są dosyć zbliżone do siebie. Generalnie pracujemy z sasami, które są napisane, które są legacy i trzeba je troszeczkę uratować przed takim, taką śmiercią z powodów jakichś różnych problemów z technologią. No, to, to jest jakby kontekst, w którym ja patrzę na symfony. Kiedyś sobie zrobiłem certyfikację, nie wiem, czy to, to cokolwiek daje, ale część dokumentacji znałem na pamięć, jak ktoś lubi ryć. Takie rzeczy na pamięć to, to, warto. Dobra, więc jeżeli chodzi o, o to Symfony, to jakby ten kontekst, że ja pracuję z tymi samymi ludźmi przez wiele lat ma wpływ na to, że my mamy jakieś nasze podejście i nasze użycie Symfony, ale nie tylko Symfony, też jakieś, nie wiem, podejście do CQRS-a, do tego jak modelujemy sobie dane w systemie. I nie uważam, że to podejście jest na pewno nie jest jedyne, nie uważam, że jest najlepsze, pewnie są lepsze, ale dla nas się sprawdza to jedno, które sobie wykształciliśmy. I zapomniałem w kontekście czy tego kodu jest aż czy tego złego kodu jest aż tak dużo, jak padło w tym intro. No my pracujemy z legacy, które ktoś przychodzi, bo już nie może z nim wytrzymać, więc tego złego kodu to ja widuję naprawdę dosyć dużo co róż? Natomiast wracając do samej prezentacji, trzy takie informacje, które też poza tym kontekstem pozwolą zrozumieć, dlaczego ja się, e, dlaczego wpadłem na pomysł takiego tematu albo jak patrzeć na tą prezentację. My teraz chcemy być framework agnostic i tam nawet chyba są prezentacje dzisiaj e, albo już były o tym, jak być framework agnostic e, i moim zdaniem znajomość frameworka się nie kłóci z byciem framework agnostic, wręcz przeciwnie, wiedząc jak Symfony jest zbudowane wewnętrznie, można sobie je odpowiednio dostosować do własnych potrzeb e, i ten cel, jeżeli ktoś by miał bycia framework agnostic, osiągnąć e, lepiej, łatwiej. My, facest, to niekoniecznie jesteśmy framework agnostic, to znaczy, że te części domenowe są oderwane od frameworka, natomiast Widziałem też takie prezentacje, że kontroler był oderwany od frameworka. No u nas kontrolery są e, m, powiązane z, z frameworkiem. No i drugi te, drugi, druga taka informacja jest taka, że to jest generalnie dosyć duży zakres. Ja bym mógł mówić pewnie przez cały warsztat, przez 8 godzin o tych wszystkich komponentach, moglibyśmy się tym bawić. Więc dzisiaj sobie draśniemy tylko pewne tematy i ja skupię się na najważniejszym. No, i ten kontekst warsztatowy też mi się kojarzy z tym, że samo wysłuchanie tego niewiele wam da. Trzeba sobie te mechanizmy poznać, popróbować, poprzerabiać, dostosować do własnych potrzeb. To będą jakieś różne, nie wiem, młotki, śrubokręty i tak dalej. Musicie dopasować to do waszych use cases, żeby to fajnie zastosować w praktyce. No, i tyle z intro. Jeżeli chodzi o budowę symfony, to tak wolałem wspomnieć. Wydaje mi się, że to jest oczywiste, że jakby. Tymi elementami budowymi, z których symfony się buduje, są komponenty, bundle i bridge'y. I bardzo często coś będzie, nie wiem, security będzie jako komponent i jako bundle i tak dalej. Więc staramy się rozszerzać na poziomie bundla, bo to jest ta część, która nie jest tak stricte związana jeszcze z frameworkiem, można jej użyć e, gdzieś poza. Pierwszy temat, który warto by było sobie poruszyć, to jest HTTP. I może się wydawać dziwne, że rozmowę o frameworku zaczynamy od HTTP. Ja pamiętam, że kiedyś był taki wpis, ale może mi się przyśniło, bo chyba został usunięty, że Symfony nie jest frameworkiem MVC, tylko jest frameworkiem HTTP. I mi się wydaje, że tego wpisu już nie ma, ale Fabian tak napisał i oni już tego tak nie akcentują, ale jak sobie wejdziemy w dokumentację, to pierwszą informacją, którą czytamy o architekturze Symfony, to jest request i response, czyli to dalej tam siedzi. A większość deweloperów, z którymi ja gdzieś rozmawiałem, Szczególnie mniej doświadczonych w ogóle się nie zagłębiają w tą część Symfony. No bo po co? No i takim sercem tego HTTP w Symfony będzie HTTP Kernel Interface. I ciekawe jest to, że tak wyglądał kiedyś indeks PHP, teraz trochę to skomplikowali, ale logika jest ta sama. My tworzymy kernel. Tworzymy sobie request, czyli obiekt, który reprezentuje to, co przyszło przez HTTP, e, jakieś gety, posty, e, w query rzeczy, rzeczy związane z sesją i tak dalej. Opakowujemy to właśnie w, w ten request i kernel robi tylko tutaj ja chyba nawet mam myszkę e, w linijce 19 robi tylko, obsłuż ten request, mówimy do niego i on zwraca nam response. To jest jakby wszystko w pigułce. Potem ten response wysyłamy. I e, zamykamy kernel. E, natomiast z pozoru coś bardzo prostego. W środku jest dosyć ciekawie za, zaprojektowane i pozwala nam dosyć dużo osiągnąć, e, bo ten request przechodzi przez wiele kolejnych etapów, które są znane i one będą takie same zawsze. I na każdym z tych etapów Symfony dispatchuje event, w którym my możemy się wpiąć i zmienić sobie to, jak system działa. Natomiast ważne jest też to, że to, co robi Symfony, czyli wiecie, jak ten zapytanie wchodzi, to on tam wie, że ten URL to jest taki kontroler, a to będą takie argumenty i tłumaczy te argumenty na, nie wiem, ID tłumaczy na obiekt i tak dalej, to to nie jest jakaś czarna magia, która jest zahardkodowana tam, tylko my mamy dostęp do dokładnie tych samych mechanizmów wpinania się w Symfony, które Symfony samą wykorzystuje. Więc tak naprawdę moglibyśmy my to wszystko zaimplementować od zera. No i właśnie... Mamy taki event kernel request, na który Symfony się wpina i mapuje URL na kontroler. My też się możemy tam wpiąć, zobaczyć aha, ten URL jest taki, chciałem zrobić coś innego. I na każdym z tych etapów nasze listenery mogą zwrócić response i przerwać dalszy bieg zdarzeń w tym kernelu i po prostu to już poleci e, dalej e, do użytkownika. Mamy też właśnie kernel controller tu w trójce to jest przed wywołaniem kontrolera, możemy sobie tam jeszcze sprawdzić, już wiemy jaka klasa, jaka metoda zostanie wykonana i możemy się wpiąć i coś tam sobie pozmieniać. No i mamy kernel view, to jeżeli się kiedyś zastanawialiście, kernel, w ogóle kontroler w Symfony zawsze powinien zwracać response, ale w wielu magicznych konfiguracjach, jak zwrócicie array, to na przykład on to przerobi na JSONa i sobie to obsłuży. No to właśnie kernel view jest wywoływany, jeżeli. Kontroler nie zwrócił responsa. E, I tych eventów mamy troszeczkę więcej. Można się wpinać e, w większość z nich, znaczy we wszystkie z nich się można wpinać i sobie działać. Można też popatrzeć, co e, normalnie się wpina. No i możemy to zrobić dosyć prosto. Mam tu jakąś stronę. Jak sobie odświeżymy, mam ten debug de de toolbar. Na chwilę zamknę te dev toolsy. I tutaj mamy eventy i możemy sobie podejrzeć, że jest kernel request i tutaj jest ten router e, z priorytetem 32, ale też localend tu nasłuchuje, e, sesja tutaj jest wpięta. Nie dzieje się nic, co nie moglibyście zrobić sami. Na kernel controller, czyli już wiemy, jaka metoda zostanie wywołana, mamy na przykład cache http wpięty, czyli jeżeli mielibyśmy skonfigurowany cache, tam patch a jest skonfigurowany cache, już mam zapisany wynik, tego kontrolera, mogę to zwrócić. Skąd wie? Albo no, na kernel response też jest wpięty cache. I on sobie tutaj nasłuchuje e, i zapisuje taki wynik, jeżeli wiesz, te, że ten cache będzie wykorzystywany. Z ciekawostek, disalu, robots, w sumie nie zauważyłem, ale faktycznie jest e, taki kod, który blokuje e, roboty indeksujące. No i eventy będą takim naszym jakby podstawowym sposobem rozszerzania. Nie może, nie, możemy roz, rozszerzać nie tylko Symfony, ale o wiele więcej rzeczy. Tak naprawdę poza tym flow http, który warto znać, masa komponentów Symfony też będzie takie eventy rzucała, chociażby security rzuca. Możemy sobie zapisywać informacje, że ktoś się zalogował, wylogował. Nie musimy wcale zmieniać kodu, który istnieje, możemy się po prostu wpiąć. JMS serializer. Wichu Uploader, Sonata Admin. Tak na szybko sprawdzałem bundle, które wiem, że są popularne tam w Pakagiście i sprawdzałem ich dokumentację. Były bundle, które nie miały tych eventów w dokumentacji, ale okazywało się na przykład, tutaj fosu User Bundle to chyba już umiera, nie? Powoli, ale HWI OAuth Bundle. One nie mają w dokumentacji eventów, a zaglądając w kod, i to wcale nie trzeba szukać głęboko, widać, że te eventy są i też możemy się na nie wpiąć. I coś tam pozmieniać w tym całym flow. Um, no i um, jeżeli chcielibyśmy coś sobie tutaj zmienić, to taki prosty test. Widać chyba nie? Spróbuję jeszcze powiększyć. Dobra. Um, bardzo prosto można się wpiąć w te eventy. W ogóle nie trzeba za dużo um, kodu tworzyć. Um, tutaj nasłuchuje, invoke jest metoda, ale parametr, czy typ parametru mówi na co nasłuchujemy, czyli to jest response, czyli to będzie kernel response, tak to się nazywa w dokumentacji. Pobieram sobie z eventu response i dodaję mu header x autor i żeby to zadziałało to jeszcze muszę dodać taki atrybut klasy as event listener i on wtedy widzi taką klasę, po tym typie rozpoznaje na co ja nasłuchuję i to już jest wpięte, więc teraz jak odświeżę sobie tą stronę e, i zerknę tutaj w DevToolsy, a to będę musiał jeszcze raz odświeżyć, chyba czy będą headery. Muszę odświeżyć, żeby widział headery. Mm, I tutaj są response header, i tutaj już jest ten autor dodany. Trochę to jest małe, ale nie wiem czy. Nie, nie powiększa się czcionka. No jest dodany x autor. I możemy w ten sposób na przykład doklejać coś do treści tej odpowiedzi. Możemy sobie to zapisywać, gdzieś logować. Możemy robić, co chcemy. Także w dosłownie 16 linijek jesteśmy w stanie dodać już jakieś zmiany w tym, jak sobie symfony działa. Natomiast przykład jest taki naiwny. Gdybyśmy chcieli pomyśleć o jakichś bardziej praktycznych. Mieliśmy taki case z systemu Legacy, gdzie było powiedzmy, nie wiem, 500 różnych endpointów HTTP. No i byliśmy pewni, że niektóre są nieużywane. Ale no nie dało się tego potwierdzić na 100%, że one są nieużywane. Więc co zrobiliśmy? To ściągnęliśmy logi tam z dwóch miesięcy, napisaliśmy sobie skrypt, który porównywał to przez router. No i on powiedział, dobra, te 50 rutek jest nieużywane, ale dalej trochę się baliśmy. I dodaliśmy taką adnotację, y, że, że rudka już jest y, stara, nie powinna być używana. No i byliśmy w pięci na kernel controller. Jeżeli taki controller był wywoływany, no to patrzyliśmy, a jest adnotacja, i rzucaliśmy sobie exception na centry, żeby nas powiadomiło, że, y, że coś jest nie tak. No i na szczęście y, nie usunęliśmy tych metod od razu, bo parę takich błędów nam wpadło. Jako fan fact powiem, że tak po dwóch miesiącach, czyli dwa miesiące wstecz sprawdziliśmy, później dwa miesiące mieliśmy to, usunęliśmy i po pół roku e, coś tam się zepsuło, bo jednej ródki brakowało, czyli bezmyślenio raz na rok była używana z uroków legacy. No, ale nie samymi eventami żyje człowiek, e, więc warto sobie e, poznać inne mechanizmy. I drugi taki mechanizm, który, podobnie jak eventy, będzie bardzo e, powszechnie używany, to jest dependency injection. W zależności od tego, na ile znacie Symfony, no to pewnie większość osób zna, że dependency injection, czy container dependency injection, pozwala nam na takie bazowe rzeczy, jak konfigurowanie, pozyskiwanie serwisów, przekazywanie parametrów. Um, część może wiedzieć, że wstrzykiwać możemy nie tylko przez konstruktor, ale i setter, i można mieć jeszcze zależności takie nieobowiązkowe, tylko opcjonalne, przez setter też, właśnie. Można wpinać swoje faktory. W Dependency Injection można mieć serwisy Shared, Non-Shared. To też jest fajny case i warto wiedzieć, że czy zwraca wam tą samą instancję, czy nie. Mamy od jakiegoś czasu autowire i Auto -configure. Natomiast trzy rzeczy, które warto znać, a już mniej osób używa, to są dekoratory, tagi i compiler pasy. Aczkolwiek z mojego doświadczenia jest tak, że im, im nowsza wersja Symfony, to, tym te compiler pasy są mniej potrzebne. Jeżeli chodzi o dekorator, to zastanawiałem się, czy robić wprowadzenie do wzorca dekorator. Zrobimy takie krótkie. Wyobraźmy sobie, że, że mamy jakiś taki interfejs resizera obrazków, do skalowania obrazków. No i mamy jedną implementację domyślnie, która tam używa iMagic do, do tego resizowania. I biznes nas prosi o to, żeby dorzucić cache do tego, no to dorzucamy cache image, e, cache iMagic Image Resizer, który rozszerza ten iMagic Image Resizer i dostaje, czyli dziedziczy, tak. Potem biznes mówi, że jednak niektórzy klienci, którzy wygrywają ten soft potrzebują GD, no to kończymy z drugą implementacją, ale ona też musi mieć cache, a ponieważ to było dziedziczenie, to musimy to osobno napisać e, i gdzieś tam spinać, no i to jest akurat taki prosty przykład, ale Widać już, że gdyby to był bardziej skomplikowany case, to może się okazać, że tego dziedziczenia będzie bardzo dużo i zaczyna nam się kopiowanie kodu. Więc w przypadku dekoratora to staramy się komponować te rzeczy, a nie dziedziczyć. E, czyli mamy dalej ten sam interfejs. E, resizera mamy dwie e, implementacje, iMagic i GD, i mamy trzecią implementację która nie rozszerza żadnej z nich, natomiast dziedziczy ten sam interfejs, a inną implementację tego interfejsu przyjmuje jako parametr, czyli można ją skonfigurować, czy ma używać iMagic, czy, czy GD. No i support to jest prosta metoda, którą e, cache nie obsługuje, tylko przekazuje do tej implementacji, którą dostał, czyli do GD albo do iMagic, albo do jakiejkolwiek innej później powstałej. No a sprawdza w cache'u, jeśli jest to, serwuje z cache'u, jeśli nie, to wywołuje tą przekazaną implementację i zapisuje w cache'u. No i dzięki temu e, jakby struktura tego, tego rozwiązania będzie lepsza. A jeżeli chodzi o implementację, to spróbujmy sobie coś takiego zrobić właśnie z y, kontenerem w Symfony i mamy taki interface mailer interface, to jest używane do wysyłania maili. I ma całą jedną metodę send, więc wydaje się jako dosyć prosty kandydat. I ja na przykład chciałbym jako pierwsze dodać: Nie wiem, dopisywać w stopce maila jakieś tam pozdrowienia. Na przykład tutaj mam end enjoy phpcon, nie? Takie, taką stopkę bym chciał mieć tam albo nie wiem, wy, nie wiem. Wypisz się z newslettera, tak? Czy zablokuj pisanie do mnie. Chcemy dodawać w stopce, czy w ogóle stopki chcemy dodawać globalnie. Um, on implementuje ten sam mailer interface. Um, I przyjmuje inną implementację jako parametr, czyli tutaj ja to nazywam decorated mailer, to jest dokładnie ten sam interface. Nadpisuję sobie metodę send w taki sposób, że jeżeli to jest tam typu e-mail, to już jest pewne uproszczenie z mojej strony. To do treści właśnie dodaję ten end enjoy php con. No i później wywołuję tę metodę send tego serwisu, który dostałem, który chcę udekorować. I znowu jest jakiś tam taki atrybut, który sobie zaraz odkomentujemy tylko ja wyślę do siebie maila z tego systemu. On tu został wysłany ten mail i ja tutaj mam taką pocztę, gdzie mogę odebrać i tutaj też znowu spróbuję powiększyć tą czcionkę, jest hello PHP .com. tak wygląda normalnie mail, natomiast w sytuacji, w której ja odkomentuję ten atrybut, że chcę, aby ta klasa dekorowała mój mailer domyślny w systemie, no to w tym momencie kontener weźmie ten mailer, interfejs, który był dostępny, podmieni mu nazwę. Przekażę tutaj, a pod tą starą nazwą serwisu udostępnij tą moją implementację. Jak ja wyślę maila, nic nie zmieniam w całej aplikacji. A to, jak się zachowuje mailer, już w aplikacji się zmienia. Nie jestem chyba w stanie dać tego wyżej, żeby. O, może trochę. E, to było widać. No i fajne jest to, że ponieważ to jest kompozycja, a nie dziedziczenie, to możemy sobie bardzo łatwo. Takich, takie zadania nawarstwiać, e, jak cebula. E, więc na przykład, gdybyśmy chcieli logować wszystkie wysyłki maila, to piszemy kolejny dekorator. No, on tak samo rozszerza mailera, przyjmuje jakiś mailer, który jest dekorowany, dodatkowo mam jakiś tam loger, żeby to zalogować. E, no i tutaj sobie robię to logowanie i wywołuję metodę. Tą dekorowaną. Wystarczy, że to odkomentuję. I tu jeszcze można nadać priorytet, e, jeżeli byśmy chcieli je w jakiejś konkretnej kolejności ustawić. No i teraz, jeżeli wyślę maila, to po pierwsze, ten mój pierwszy dekorator, który był, nadal działa i dodaje e, tę drugą linijkę. E, natomiast, mm, jeżeli wejdę w, w Toolsy, i tutaj wejdę w logi. To tutaj mam to zachowanie z tego logera, nie? Dodane. I tak mógłbym sobie dorzucać kolejne zachowania i nawarstwiać je, e, dekorując e, i rozszerzając zachowanie. I drugi taki mechanizm, e, który warto znać, e, jeżeli chodzi o DI, to są serwisy tagowane. E, I Część Was może je znać, kurde, sorry, że na dole, e, ale już są mniej używane. Generalnie można coś otagować w configu, w YAMLu, czy w XMLu, czy gdzie, gdziekolwiek i to nam rozszerza, nie wiem, twiga na przykład o dodatkowe funkcje, czy, czy nie wiem, testy, które chcemy tam mieć. No i okazuje się, że bardzo łatwo możemy napisać takie mechanizmy dla nas, czyli że coś dla nas będzie tagowane i my będziemy z tych tagów korzystać w naszym kodzie. I do tego się kiedyś używało kompiler pasów, a teraz już nie trzeba. E, I zobaczmy sobie właśnie na tym kodzik. Czyli, e, case jest taki, że postanowiłem założyć bloga, gdzie będę się dzielił jakimiś moimi pomysłami. I ponieważ jestem programistą, to nie będę sobie brudził rąk WordPressem, Ghostem, czy czymkolwiek innym, tylko napiszę sam ten system do blogowania, bo wiadomo, że własny jest lepszy. No i już go napisałem i teraz chciałbym móc publikować te posty w social mediach jakichś. Czy generalnie na zewnątrz. No i ma mi pomóc w tym Publisher Interface. Interface jest bardzo prosty, czyli takie miejsce, gdzie ja mogę publikować, to będzie, ja bym chciał znać nazwę, gdzie publikuję, żebym mógł na przykład wylistować sobie opcje. No i chciałbym móc y, zaszerować ten post tam, czy, czy udostępnić. Yy. Zrobiłem sobie kontroler. Yy. Aha, jeszcze po drodze ten Publisher Collection. Jak widzicie, musiałem napisać Publisher Collection, yy. który też ma atrybuty już yy, ogarnięte przez Symfony, To jest zwykła, zwykły zbiór tych wszystkich. Implementacji Publisher Interface. Ja tutaj mówię, że poproszę, żebyś mi dał wszystkie serwisy otagowane App Publisher. No i po prostu je udostępniam w formie tablicy dalej. I tej właśnie metody używam w kontrolerze, żeby wyświetlić listę dostępnych publisherów. Tutaj nad interfejsem jest taki atrybut auto-configure tag, App Publisher, który powoduje, że wszystkie implementacje tego interfejsu, automatycznie będą otagowane e, tym App Publisher. E, I teraz, jeżeli wejdę tutaj w, chyba w Publish, to na razie nie mam żadnych implementacji, więc lista jest pusta. Więc e, przystąpię do, chyba mam Facebook Publisher. Nazwa Facebook. Share jest nieistotny nie z punktu widzenia prezentacji, jedyne co zrobię to, e, odkomentuję to Implement Publisher Interface i kontener już teraz widzi, aha on rozszerza ten interfejs, wszystko co rozszerza ten interfejs powinno by, być otagowane, w związku z tym skoro jest otagowane to trafi do tej kolekcji, e, no i mój kod, który używał tej kolekcji już ma dostęp tego, do tego Facebooka, tak, jako Publishera. No, i analogicznie mogę sobie dopisać, nie, Mastodon Publisher. Tak samo, jest jakaś nazwa, jest jakaś implementacja. Wystarczy, że odkomentuję ten interfejs, czy zaimplementuję ten interfejs. Jeśli odświeżę, to mój kod już ma to dodatkowe zachowanie. Nie muszę w ogóle dotykać tego kawałka kodu, żeby go rozszerzyć. No jeżeli chodzi o tagi. To w Symfonie one są w ogóle używane bardzo szeroko. Szczególnie to jest niewidoczne teraz, jeżeli to polega na interfejsach, bo nawet nie wiecie, że on sobie to taguje i używa. Ale Twig Extensions tak są rozwiązane. Nie jestem 100% pewien, ale kiedyś tak się rozszerzało transporty dla Swift Mailera i wydaje mi się, że podobnie się będzie rozszerzało mailera tego Symfonowego. Handlery dla eventów, handlery dla Symfony Messengera. To wszystko jest oparte właśnie o tego typu tagi. Natomiast jeżeli chodzi o takie użycie we własnym kodzie, to mieliśmy na przykład taki system e-commerce, e, i tam chcieliśmy mieć reguły rabatowe, które będzie można rozszerzać, więc napisaliśmy core od tych reguł rabatowych, a to, co już później przelicza te reguły rabatowe, to można było rozszerzać, używając właśnie e tagów. E, czy mamy taki system drugi, który. Generalnie tam jest bardzo dużo eventów w tym, w tym systemie, on tam, to jest taki event driven i mamy też komandy. I chcieliśmy umożliwić użytkownikom końcowym konfigurację takich automatycznych reguł, że na przykład jeżeli zaszło zdarzenie A, to wykonaj akcję B. No i wiadomo, że te zdarzenia, filtry dla tych zdarzeń i te akcje są jakoś konfigurowalne, mają różne pola, które trzeba skonfigurować i wtedy właśnie używaliśmy tych serwisów tagowanych do udostępniania jakby nowych sposobów konfigurowania tych, tych reguł. No i dzięki temu ten core związany z regułami w ogóle nie musimy dotykać, tylko jeżeli coś przychodzi, nie wiem, jakiś nowy kontekst, czy jakiś nowy moduł systemu, który operuje na czymś innym, to on sam może poinformować, jakie powinny być te reguły. Jeżeli chodzi o compiler pass to ja to na nazwałem opcją atomową, no bo ponieważ kiedyś się tego używało głównie do serwisów tagowanych i tego typu rzeczy, a teraz już nie trzeba, to, to użycie jest ograniczone, ale dalej się czasami przydaje. Generalnie można się dzięki temu wpiąć w proces budowania kontenera. Kontener w, sy w Symfony najpierw sobie czyta te wszystkie konfiguracje, później to przelicza i zapisuje taki obraz wynikowy który go informuje o tym, jakie serwisy są dostępne i tak dalej. Jak je skonfigurować. No i wpinając się, w, czy w compiler pasie można się wpiąć w ten builder i zmienić mu definicję, zanim on sobie to wszystko zapisze. Taki przykład u mnie jest, że pobieramy serwis, jakiś tam serwis i zmieniamy go na public, bo, bo chcielibyśmy, żeby był public. Taki use case z prawdziwego życia, mieliśmy jakąś zewnętrzną bibliotekę, jakiegoś bundla, który nam dostarczą funkcjonalność, i jeden kawałek tego procesu, który tam był, chcieliśmy podmienić. No i zerkamy w ten kod. Super, jest interfejs dla tego kawałka, więc możemy zaimplementować ten interfejs po swojemu. No ok, ale oni mieli jedną implementację tego interfejsu, i ona była na sztywno wbita w konfigurację. No więc co z tego, że zaimplementujemy, jak nie możemy jej wstawić nigdzie. No więc na, napisaliśmy poprawkę, która pozwalała to konfigurować, wypchnęliśmy pull request, ale nie będziemy czekać miesiąc, aż ktoś zmerge'uje, czy być może byłoby szybciej, ale nie będziemy czekać, aż ktoś zmerge'uje ten pull request, więc sobie podmienialiśmy implementację właśnie w ten sposób, która była wstrzykiwana. Ehm. No i to są jakby takie reguły podstawowe, czy bardziej takie ogólne sposoby rozszerzania Symfony, natomiast są też bardziej specyficzne mechanizmy związane już z konkretnymi e, komponentami, które też warto poznać, chociaż część z nich będzie się opierała właśnie na tych mechanizmach, które widzieliśmy do tej pory, chociażby na, na tagach. E, security jest dosyć ciekawym komponentem i pierwsze, co chciałbym, do czego chciałbym was zachęcić, to używanie, do używania voterów w waszych aplikacjach, jeżeli sobie popatrzymy gdzieś tam na dokumentację, to jeżeli chcemy zabezpieczyć, czy ktoś może, tutaj powiedzmy, czy ktoś może edytować posta. No edytować może tylko autor tego posta. No to można coś takiego w kontrolerze wpisać, tak? Jeżeli autor posta jest inny niż aktualny użytkownik, to e, o, odrzuć taki dostęp. Natomiast e, można to zrobić właśnie za pomocą wouterów. Pierwsza zmiana jest taka, że Prosimy nasz kontroler, aby on odrzucał taki dostęp, jeżeli użytkownik nie ma prawa do tego, o co pytamy. O co pytamy? O akcję edit na tym poście, na jakimś obiekcie. No i Wouter ma dosyć prosty interfejs, e, który trzeba zaimplementować. E, metoda support sprawdza, czy on wspiera ten atrybut, czyli tą akcję naszą e, i na jakim obiekcie. No i vote attribut attribute analogicznie, tylko jeszcze ma token interface, żeby mieć dostęp do aktualnego użytkownika. No i taki voter dla tego scenariusza z tym postem wyglądałby tak, że tu w support sprawdzamy, czy pytanie jest o edit i czy pytanie jest o post. Jeżeli tak, to zwracamy true, w przeciwnych wypadkach zwracamy false. I vote on attribute... Sprawdzamy, czy użytkownik jest zalogowany, jeśli nie, no to odrzucamy taką prośbę. Jeżeli jest zalogowany, to to jest dokładnie ta logika, która była w poście, czyli czy ten użytkownik jest autorem tego posta. E, I to tyle, jeżeli chodzi o woutery. E, e, tylko zerknę. No właśnie, to tyle, jeżeli chodzi o woutery. E, może się wydawać, że napisanie 35 linijek zamiast trzech jest mało sensowne, i miał uzasadnione. Natomiast ma, ma, myślę, dużo zalet. Po pierwsze, możemy sobie tego użyć w wielu miejscach i mieć tą samą logikę dostępu. E, po drugie, możemy sobie dodać nie tylko edycję, ale jakieś inne akcje, i ten kod wcale nie będzie dużo dłuższy. A po trzecie, i nie wiem, czy nie najważniejsze, jak sobie popatrzymy na ten interfejs, on jest banalnie prosty. Tutaj nic nie wstrzykujemy znaczy być może musimy jakieś repozytorium wstrzyknąć ale to w jakichś tam naszych przypadkach ale. Sam interfejs jest ultra prosty i najczęściej właśnie w takiej y, formie pozostaje. I to się banalnie prosto testuje jednostkowo. Napisanie takiego testu to jest chwila-moment. A wydaje mi się, że testowanie jednostkowe tego, jak działają uprawnienia w naszym systemie, może być dobrym rozwiązaniem. Nie, nie trzeba szukać po http, możemy szybko sprawdzić, czy przypadkiem kolejna wersja nie wprowadza jakiejś luki w dostępie. Więc u nas na przykład jest taka zasada, że wołtery muszą być pokryte testami. Powiedzmy akurat w, nie, w, w mniej więcej w 100%. Nie? Każde flow powinno być pokryte. Drugi taki scen, e, taka rzecz związana z e, Security to Guard. E, I tutaj e, jest taka mała niespodzianka. Był GUARD. Generalnie to było tak. Najpierw wszyscy używali FOS User Bundle, później wyszedł GUARD i miało to już dużo mniejszy sens. A teraz w Symfony 6 tego guarda troszeczkę zaorali e, i robi się to ciut inaczej, ale dalej chyba w miarę prosto. To już jest, jest szóstki kod. E, jest interfejs, on też jest dosyć prosty. Metoda support, czy wspieramy dany request. Authenticate, autentykuje, uwierzytelniamy konkretny request. E, create token, to tam tworzy token interfejs. No i jeszcze możemy... E, zmienić flow na sukces i na porażkę, jakby logowania, tak, na błąd logowania, zwracając response z tych dwóch metod. Gdybyśmy chcieli dodać API, e, w sensie logowanie przez jakiś, czy autoryzację w API przez token, no to dosyć łatwo możemy to zaimplementować. Support sprawdza, czy jest taki header. Jeżeli taki header jest dodany, no to wspieramy ten flow. No i później musimy już e, przejść przez ten flow, pobieramy token, jeśli go nie ma, rzucamy exception. E, jeżeli jest, to zwracamy self-validating passport i to jest ta największa zmiana w Symfony 6, czyli paszporty wprowadzili i badge. Trochę mi się to kojarzy, że w Messengerze są envelopy. Tutaj to wygląda troszeczkę po, podobnie. Normalnie paszport ma te badże, tam chyba 3 albo dwa, na pewno ma użytkownika, w takim sensie jego na przykład login albo e-mail, coś co go identyfikuje i drugi batch to jest hasło, które należy porównać z tym hasłem, które jest w bazie danych, żeby przyznać czy użytkownik jest zalogowany czy nie. Self-validating passport, nie ma hasła, ma tylko ten identyfikator użytkownika, w, w tym przypadku to jest API token, to znaczy tyle, że jeżeli API token się zgadza, to nie ma co sprawdzać, to jest ten użytkownik, nie musimy weryfikować hasła. Musimy sobie to jeszcze wpiąć w security, no i już mamy, powiedzmy, że już mamy autoryzację po tokenach przekazywanych w headerach. Formularze. Dobra, formularze to jest taki e, temat, gdzie intryguje mnie to, że większość firm e, i ludzi, z którymi rozmawiałem, nie używa formularzy za bardzo i rozumiem, z pewnej, z pewnej strony rozumiem, bo w API formularze są dużo mniej przydatne, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jednak mają sens. Dlaczego? Dlatego, że e, walidacja, no symfony walidatora można używać bez formularzy, e, ale widziałem już takie API, gdzie ta walidacja była pisana od zera, no i wysyła się coś do API, on mówi, masz błąd w polu A, poprawiacie to, wysyłacie, on mówi, masz też błąd w polu B. Poprawiacie, wysłać on. w C też jest bunt. No ile można, nie? Więc ta walidacja w Symfony Form, czy w ogóle Symfony Walidator, on od, od razu zwraca wszystkie błędy. To jest dosyć przydatne i, i pomaga w pracy. A jak y, wypluwamy HTML, -e, to w ogóle to jest komponent, który pozwala nam też ostylować i, i dużo, dużo rzeczy osiągnąć. No i prosta rzecz: Custom Form Type, to myślę, że każdy robił. E, możemy sobie zrobić. E, Form type dla jakiegoś tam scenariusza, tak? Tutaj nam pozwala, pozwala rejestrować jakiegoś studenta w naszym systemie. Natomiast podkreśliłem taką linijkę, trochę to słabo widać tutaj 34 gdzie dodaje do tego formularza rejestracji studenta pole typu um, Student Educational Stage Type. Ponieważ w tym systemie no, rejestrowaliśmy studentów, materiały dla studentów, nauczycieli i tak dalej. No to student chodzi do jakiejś tam klasy, tak? pierwszej, drugiej, trzeciej czwartej. Materiały też są przypisane do którejś klasy. Na przykład to są lekcje dla klasy trzeciej. Nauczyciel też uczy odpowiednie klasy. Zamiast to za każdym razem jakoś, nie wiem, dorzucać, no to mieliśmy pole, które wyświetla to odpowiednie dostępne opcje i reprezentuje e, dany typ. I ono wie, jak walidować dane, wie, jak je zapisujemy w systemie. Wszędzie będziemy mieli to spójne. Data transformer to już mniej e, używane. Data transformer pozwala przekształcić to, co jest w naszym modelu danych na to, co ma być w formularzu widoczne. I w drugą stronę to, co jest widoczne, czy to, co jest wpisane w formularzu i zasubmitowane, pozwala przekształcić na model. I taki bardzo prosty przykład już gotowych data transformerów symfony. Mamy datetime w modelu, a chcemy to wyświetlać w formie jakiegoś tam stringa, na przykład. No to data transformer to tłumaczy. I w drugą stronę, e, data zapisaną w postaci stringa, może tłumaczyć na datetime. Możemy sobie natomiast napisać własny data transformer. I interfejs jest mega prosty. Ma całe dwie metody. E, transform która transformuje nasz obiekt, model, na to, co jest widoczne w formularzu. I gdybyśmy chcieli sobie napisać takie taki pole w formularzu, które podaje się na przykład ID taska, którego dotyczy dana zmiana, czy ID użytkownika, którego ma dotyczyć na, dana zmiana, w tym przypadku akurat jest task, no to my bierzemy ten issue, który tam jest i na cele formularza zwracamy, że interesuje nas jego ID, tak? Czyli w modelu dalej jest obiekt, a w formularzu jest e, e, jakiś tam string czy number. No i w drugą stronę, jeżeli użytkownik coś podał, to wyszukujemy task o takim ID w repozytorium. I jeżeli nie ma, to możemy zwrócić takie exception, i to zostanie przekształcone na błąd walidacji. Po prostu formularz powie przy tym polu, że sorry, ale task raz, dwa, trzy nie istnieje. Natomiast, jeżeli on będzie istniał, no to przypiszę już obiekt. Nie musicie mieć w kontrolerze najpierw formularza, a później dobra, to w tym polu formularza podał raz, dwa, trzy. To ja szukam w repozytorium, znalazłem, nie znalazłem, tylko wszystko za Was obsługuje formularz i zwraca już to w konkretnej formie. Data mapper jest bardzo podobne, ale będzie działał nie na jednym polu, tylko na, na większym formularzu. I my to wykorzystujemy do tworzenia komandów. Albo jakiś value objectów, różnie to, to można zastosować. Tutaj jest taki przykład, gdzie mamy formularz. Ten data mapper był wpięty w akurat miejsce, które chcemy przekształcać na value object, który jest tam billing details. No i my po prostu dosyć prosto to sobie mapujemy na, to, na ten nasz value object. Tutaj można robić coś więcej, to jest takie mega proste mapowanie. Analogicznie można sobie zmapować. E, te dane na na przykład jakiś command, tak? Tu też byśmy mogli jakąś walidację zrobić i tak dalej, natomiast my już, znaczy i tak komand pewnie nie przyjmie danych złych, nie? I w drugą stronę my mamy metodę pustą, czyli data to forms nie implementujemy, no bo skoro używamy tego w API, to nie trzeba, nie, nie wyświetlamy tego nigdy w tej formie. Wtedy wynik by wyglądał tak, że jak mamy jakiś tam kontroler, to on tutaj, na dole robi dispatch na komand bas tego, co jest w formularzu. To jest trochę średnio czytelne. Nie wiem, czy to jest jakieś super rozwiązanie, ale jak już mamy w pełni zwalidowany i prawidłowo utworzony komand, nie musimy nic po drodze robić. No i formularze też mają eventy. Tylko uwaga, to nie są eventy te same, które omawialiśmy wcześniej, tylko to są takie wewnątrz formularza. I te eventy na przykład pozwalają dodawać pola, zmieniać konfiguracje pól, które są w formularzu w sposób dynamiczny. Na tym przykładzie e, wpinam się w pole type e, i w momencie submitu wywoły, wywołana będzie ta moja funkcja. I logika jest taka, że jeżeli ten wybrany type, tutaj pobieram jego wartość, jeżeli ten wybrany type to, to jest. Czyli to jest taki typ połączenia w tym przypadku e, z usługą ze kalendarza. Jeżeli ustawienie jest tylko dla wybranych e, członków, e, to usuwa to pole, które było i dodaje nowe, które tutaj podaje wartości, których tych członków można wybrać z listy. Gdyby no, na przykład był wybrany inny typ, to tego pola może nie być wcale. Możemy sobie zrobić formularz, gdzie najpierw wybieramy. Nie wiem, typ zgłoszenia do supportu i na podstawie tego, jakie to zgłoszenie do supportu jakiego typu jest, to wyświetlamy zupełnie inne pola e, poniżej. I też nam się to dzieje później w pełni automatyczne, automatycznie. Fajne są też przykłady z takim komponentem Symfony Turbo, który w ogóle przeładowuje, to nawet nie trzeba JS-u wpisać, tylko on sobie to wszystko zaktualizuje. E, doktrin. Kilka ciekawych scenariuszy, jeżeli chodzi o doktrina. Można pisać własne typy i robić to bardzo prosto. Mam deklarację pieniędzy, tak? Money, i mam convert to PHP value i convert to database value, czyli z php do bazy, z bazy do php. Bardzo prosty sposób. No z bazy do PHP po prostu wrzucam to w Value Object, a w drugą stronę odczytuję i zapisuję jako Decimal. I w ten sposób możemy pisać własne. Mieliśmy taki case, gdzie nam się... O ile pamiętam, problem polegał na tym, że Enumy się źle mapowały. Nie tak, jakbyśmy chcieli, a mieliśmy Value Object, w którym był Enum. No to tutaj mamy Convert to Database Value. No jeżeli nie jest puste, jeżeli jest puste, no to zwracamy po prostu pustą tablicę, jeżeli nie jest, to sobie to mapujemy w taki, taki sposób i zapisujemy jako JSON. No i w drugą stronę możemy sobie odczytać to z bazy danych i zrzucić do value objecta, tworząc już odpowiedniego enuma. No i tutaj to jest o tyle przyjemne, że jeżeli coś zmienicie w tym, co by się, nie wiem, kłóciło jakoś z tym JSONem, to wystarczy sobie to, z tymi starymi wersjami JSON, to wystarczy tutaj obsłużyć taki przypadek, że mogą być stare dane, w których czegoś brakuje albo coś jest trochę inaczej zapisane i sobie to zmapować. E, I analogicznie można pisać swoje funkcje. E, to się robi troszeczkę później, e, ciężej, bo trzeba te leksery pisać, czy tam ustawiać, bo to się nie pisze, ale trzeba wiedzieć, jakie są dostępne, przeczytać kawałek dokumentacji ale dosyć łatwo się to pisze. Routing. Bardzo, w sumie zdziwiłem się, jak łatwo można rozszerzyć routing. Oczywiście można się wpiąć e, w event, e, ale e, wystarczy wpisać, jeżeli macie konfigurację routingu w YAML, a domyślnie jest, to wystarczy wpisać taki kawałek kodu i podać serwis, który, znaczy, mówi się type service i podaje się serwis, i ten serwis zwraca routingi. I możecie sobie odczytać z bazy danych, e, skądkolwiek chcecie i dorzucić własne routingi e, do tablicy i to już będzie wszystko działało dalej. E, tweak, tak jak mówiłem, teraz ponieważ są te m, tagi oparte o interfejsy, to nawet nie musicie tego nigdzie do, e, deklarować, tylko jak rozszerzycie interfejs odpowiednio, e, możecie dorzucać funkcje filtry, testy, cokolwiek i on sobie to od razu wyłapie i wepnie. Debug toolbar, ja nie pokazałem jednej rzeczy, ale generalnie jak macie debug toolbar to dwie rzeczy chciałem wspomnieć. Po pierwsze można sobie rozszerzyć co tutaj jest wyświetlane i dodać swoje jakieś pozycje do menu i swoje strony. Po drugie warto pamiętać, że tutaj są te wyszukiwania i last ten i tak dalej. A po trzecie jak pracujecie z API i sobie odpalicie jakiś request, to wiadomo, że Debug Toolbar nie jest dostępny w API tutaj, w tej formie. Natomiast nie wiem, czy wszyscy wiedzą, on jest dostępny w headerach Responsa. Tutaj jest link, Xdebug Token Link, i jeżeli ja na niego wejdę, to to jest to samo, jakbym kliknął tam na dole. Więc tak naprawdę można tego wszystkiego używać spokojnie Fafi i e, nic się nie stanie. Serializer. Można się wpinać w różne sposoby, nie tylko jak coś jest serializowane, bo to jest takie dosyć podstawowe, ale można modyfikować to, co zostało serializowane, dorzucać dodatkowe dane, usuwać dane itd. Tak I to tak naprawdę tyle. No niestety czasu jest troszeczkę mało, jeżeli chodzi o przejście przez wszystkie komponenty. Dla mnie najważniejsze jest to tak naprawdę, co można zrobić z eventami, tymi kernelowymi i dodatkowymi i z dependency injection. Tu jest kod QR do joint in. Będę wdzięczny za, za feedback. Chętnie odpowiem na pytania, więc można się już też zgłaszać. A jeszcze przez chwilę kod zostawię. A, jest, sorry, tu mnie oślepia ten. Ja się strasznie boję tym rzucać, ale. No tak, zapytam głośno. Nie, 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 muszę. Mam ciekawe pytanie. Czy myśleliście o migracji na Laravel? Nie musisz odpowiadać. Nie, no, nie, no, no. można przejść dalej. Wiesz co, żeby migrować projekty, które mamy, to nie, bo nam się dobrze pracuje z Symfony. Natomiast miałem taki pomysł, że może bym się go kiedyś nauczył, żeby pomagać też tym projektom w Laravelu napisanym. Migrować je. I migrować je na Symfony. Po cichu. To zapraszamy wtedy. Natomiast jakoś nigdy nie przebrnąłem przez to, mało czasu było. Nie wiem, czy jeszcze jakiś, bo nie widzę, ale chyba nie ma rąk. Lasu, e, tu jest kontakt jakby co do mnie też. Jakby komuś się przypomniały później jakieś pytanka, czy chciał coś przegadać, e, to chętnie. E, dobra, dzięki wielkie.